Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, co się stanie z Twoim depozytem w przypadku niezamknięcia transakcji? Sytuacja nie jest jednoznaczna. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę Polski Credit Union, a będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś. Nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala Ci ustawić i kontrolować Twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Miło mi powitać Państwa ponownie i zaprosić na nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń kulturalnych, który będzie dzisiaj zdominowany wyłącznie przez film. Choć kina otwierają się jeszcze dość nieśmiało, można już w nich oglądać pierwsze premiery, te, które z wiadomych powodów zawieszono, dając nam w końcu możliwość wyrwania się z zamkniętego kręgu ekran-kanapa. Są jednak tytuły, które możemy zobaczyć wyłącznie online i od nas już zależy, którą opcję wybierzemy. Tak czy inaczej, cieszy fakt, że jest w czym wybierać. Julie Delpy dała się poznać najpierw jako świetna aktorka, potem równie uzdolniona scenarzystka, wreszcie reżyserka. Pomysł jej najnowszego filmu Moja mała Zoe z 2020 roku, w którym aktorka łączy wszystkie swoje talenty, zrodził się prawie 30 lat temu. Delpy grała wówczas u Krzysztofa Kieślowskiego w trylogii Trzy kolory. Po zdjęciach sporo i szczerze z Kieślowskim rozmawiali, a dziś aktorka mówi, że to on jest jej duchowym patronem tego najbardziej osobistego filmu w jej dorobku, który opowiada, jak trudnym wyzwaniem jest macierzyństwo i jak potężny jest codzienny lęk o własne dziecko. Z jednej strony mamy tu opowieść o kochającej matce, dla której córka jest absolutnie najważniejsza, z drugiej o kobiecie odnoszącej ogromne sukcesy zawodowe i próbującej uporać się z rozstaniem z mężem, z którym jest w separacji, dzieląc się opieką nad ich kilkuletnią córką. I kiedy wydaje się, że film opowiada właśnie o tym, wydarza się coś, co wstrząsa ich niełatwym związkiem. Wtedy pojawiają się najtrudniejsze pytania przywodzące na myśl kino Kieślowskiego. Jak nowoczesna nauka ma się do moralności, gdzie są granice etyczne, których przekraczać nie wolno i czy naprawdę miłość wszystko usprawiedliwia. Film odpowiada na te trudne pytania w taki sposób, że nikogo nie pozostawia obojętnym. 21 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca. Jest to nie tylko okazja do tego, aby świętować ten dzień z tatą, ale również do przyjrzenia się ciekawym postaciom filmowych ojców. Wbrew pozorom, takich bohaterów w kinie jest równie wiele, co postaci matek. Bohaterem filmu brytyjskiego reżysera Stephena Daldry z 2014 roku jest tytułowy Billy Elliot, półsierota wychowywany przez ojca i brata.
Zarówno ojciec, jak i starszy brat to górnicy, którzy wychowują Billego twardą ręką i pragną, aby mały Billy został w przyszłości zawodowym bokserem. Ten jednak ma talent do czegoś zupełnie innego. Kocha tańczyć i marzy o tym, aby zostać tancerzem Królewskiej Akademii Tańca. Pasja syna kojarzy się ojcu ze zniewieściałością i zupełnie nie rozumie jego wyborów. Billy Elliot to niezwykle wzruszająca opowieść o uprzedzeniach, walce z losem i relacji syna z ojcem, który stopniowo przełamuje swą niechęć do pasji dziecka. Z pozoru lekki i zabawny, ale jednak niosący głębokie treści i przesłania o życiu i skomplikowanych wyborach. Film jest pokrzepiającą opowieścią o spełnianiu marzeń, jedną z tych, które dają wiarę w możliwość pokonania wszystkich przeszkód i wzbicia się wysoko dzięki talentowi i ciężkiej pracy. Film został uhonorowany prestiżową nagrodą BAFTA, był także nominowany do Oscara w kilku kategoriach. Gorąco polecam Państwu to rasowe angielskie kino. Kolejnym filmem opowiadającym o jakże ważnej relacji ojciec-dziecko jest zrealizowany w 1995 roku znakomity debiut reżyserski Macieja Ślesickiego Tato. To niezwykle wzruszająca historia mężczyzny, którego żona cierpi na chorobę psychiczną, a której sąd przyznaje prawo do opieki nad kilkuletnią córką. Mężczyzna zostaje niesłusznie oskarżony przez żonę o znęcanie się nad nią i dzieckiem, które ostatecznie trafia pod opiekę despotycznej babci. Ojciec poświęca wszystko, aby odzyskać córkę, która diametralnie zmienia jego podejście do życia. Wspaniała rola Bogusława Lindy, która przeszła już do historii polskiego kina, a deszcz nagród, którym obsypano film w trakcie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jest w pełni zasłużony. Grażyna Szapołowska, dawno nieoglądana na ekranie, dołączyła do obsady filmu Asymetria Konrada Niewolskiego. Dla popularnej niegdyś aktorki będzie to pierwsza od kilku lat duża rola w filmie fabularnym. Asymetria opowiada o człowieku, który musi popełnić przestępstwo, aby ochronić swoich bliskich i w ten sposób zostaje wplątany w kryminalną aferę. W główną rolę wciela się Mikołaj Roznerski, a towarzyszyć mu będą m.in. Paulina Szostak, Jan Frycz, Danuta Stenka, Piotr Franceski, Grażyna Szapołowska i Marek Molak. O Asymetrii zrobiło się głośno wiosną. Reżyser bowiem nie przerwał prac nad produkcją, mimo zakazów związanych z pandemią. Korona Panika, przypomina mi, mówił akcję z lat 30., gdy pierwszy raz przekonano się na skalę masową, jak naiwni są ludzie. W październiku 1938 roku słuchowisko radiowe, zrealizowane według książki George'a Wallsa pod tytułem Wojna Światów, siało panikę wśród milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ludzie uciekali z domów w popłochu, a kilka osób zmarło na atak serca. Strach, przerażenie i masowa panika. Taki był efekt słuchowiska, pisał wówczas na Instagramie Konrad Niewolski. Ostatecznie jednak reżyser dostosował się do zaleceń i przerwał zdjęcia do filmu. Teraz prace na planie znów ruszyły. Asymetria ma być filmem z gatunku męskiego kina, a Niewolski zapewnia, że wszystko w fabule tak naprawdę dotyczyć będzie kobiet, które jego zdaniem są pierwszorzędną motywacją wszystkich działań bohaterów. Trudno się w tej kwestii nie zgodzić z reżyserem, któremu życzymy powodzenia w realizacji jego Asymetrii, a ja, trzymając się naszej programowej symetrii, zapraszam na przegląd wydarzeń sportowych, które poprowadzi jak zwykle Bogdan Poprawski.